Witajcie, kochani, witajcie. Dzisiaj małe Hawaje. Tak sobie siedzę w przepięknym miejscu, które ma znaczenie, ponieważ dlaczego widzicie to, co widzicie? Od 5-6 maja, w zależności gdzie się jest i kto to mówi, ale to jest nieistotne, do 18 stycznia 2022 zmienia się energia. I to zmienia się, słuchajcie, poważnie na te 1,5 roku, bo te węzły zmieniają się co 1,5 roku. Opuszcza węzeł północny znak raka, wchodzi w bliźnięta. Węzeł południowy opuszcza koziorożec i wchodzi w znak strzelca. A więc przechodzimy energetycznie w inną energię. Węzeł północny to nasze przeznaczenie, to nasza misja życiowa, dharma. To, co jeszcze nie wiadome. Ale idziemy tam, gdzie powinniśmy iść. Odchodząc od tego, gdzie jest węzeł południowy, bo węzeł południowy to jest karma. To jest to tak, co jest wygodne i tak niektórzy chcą się tego na siłę trzymać za wszelką cenę, bo to wygoda, to jest to, co się już zna, co jest znajome, czym się można podeprzeć. To jest przeszłość. Ale od tego czasu odejść i pójść tam, gdzie jest węzeł północny. A więc węzeł północny w bliźniętach, żeby tak powiedzieć najkrócej, co oznacza. No to jest przede wszystkim, ponieważ jest w bliźniętach, ciekawość, logika, bo to jest znak powietrzny, informacje, fakty, konkrety w praktyce, jak coś zastosować. Sąsiedztwo, krewni, współpracownicy, także rodzeństwo. Krótkie podróże, szczególnie samochodem, autobusem, pociągiem, coś w tym sensie. Media socjalne, a więc YouTube, Twitter, Instagram czy Facebook Messenger. I będziemy o tym mówić ciut więcej na końcu. Ale także nauczanie, tak jak ja zaczęłam, webinaria, bo już to czułam, że to właśnie to ma więcej sensu. To nawet jeszcze nie była ta energia, ja już czułam, to ma więcej sensu niż wszystkich zganiać do jednego miejsca, zatruwamy powietrze i drogą lotniczą i spalinami samochodów i płacimy za hotele, odżywianie się, wszystko. To wszystko kosztuje. Więc dla wszystkich jest to wiele taniej, żeby spotkać się poprzez webinaria, YouTube, Skype, internety, Facebook Messenger, FaceTime, co tylko dzisiaj już jest zaproponowane. Versus strzelec, gdzie jest? Będzie teraz węzeł południowy, czyli ta karma, przeszłość. Oznacza też abstrakcję. Nauczyciel spirytualistyczny tak, ale także logika. Oznacza być bardziej ciekawymi świata, rzeczywistości. Uczymy się czegoś nowego, opartego na faktach. A więc od tego odchodzimy, że tylko jesteśmy w jednym. Teraz chodzi o to, żeby owszem, słuchamy intuicji, ale jednocześnie jesteśmy ciekawi tego, co naprawdę na świecie się dzieje. Więc nie mówimy, niech się dzieje, wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, tylko czy padają jakieś nakazy, zakazy, restrykcje. Teraz patrzymy głębiej, dokopujemy się do faktów, szukamy odpowiedzi. Dlaczego
jest tak, a nie inaczej. Dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej? Więc węzeł, jeszcze dodajmy, północny w bliźniętach, będzie oznaczać zwracanie uwagi na detale, na szczegóły. Aktywność w grupach, szczególnie we własnym środowisku, w sąsiedztwie, współpracownicy, współdziałać, współuczestniczyć. Czy wiesz, kim są twoi sąsiedzi? No, na ogół ja sama nie wiem za bardzo i nie powiem, żebym była ciekawa, ale to się może zmienić, słuchajcie. No bo to właśnie tego będzie wymagać, to jest taka energia. Chęć nauki i dobrze uczyć się nowych języków, kultur, astrologii, numerologii, tego wszystkiego, czym ja się zajmuję też jak najbardziej. Uczyć komunikować się, bo bliźnięta to przede wszystkim komunikacja. Jak się porozumiewasz? Jak mówisz? Czy oprócz mówienia także umiesz słuchać? Bo na tym polega dyskusja i komunikowanie się. Nie czekam, żeby odpowiedzieć, odbić piłeczkę, tylko najpierw cierpliwie wysłuchuję tego, co jest powiedziane. Jeżeli się da, obserwuję tego kogoś, czego nie dopowiada, bo to jest mowa ciała i tego zatrzymania się, przymrużenia oczy, odwrócenia głowy, to wszystko ma swoje znaczenie. Jak najbardziej. I teraz, kochani, węzeł południowy w Strzelcu będzie polegać na tym, żeby pozostawić za sobą dogmatyczne przekonania, szczególnie religijne. Odcięcie się od religijnego fanatyzmu. No bo to jest dokładnie to, co do tej pory było. Ponieważ działo się to przez wieki, no to my mówimy o dużej przeszłości, dalekiej przeszłości. A teraz nagle, okej, co ja tak naprawdę wierzę, co ma sens, zaczniemy się dokopywać do prawdy i weryfikować pewne rzeczy, zadawać pytania. Czy wierzymy w to, czy może wierzymy zupełnie w co innego? No właśnie. Także przestanie bycia owcami w stadzie. To jest to, od czego my odchodzimy. Bo zadajemy pytania. Bo może już sobie nie pozwalamy na coś takiego, jak to było świetnie pokazane na Facebook, ktoś miał zdjęcie. Tego nigdy nie zapomnę. Ponieważ jest tutaj pole, na którym już nic nie rośnie. Sam piach. I są owce, które wykopują resztki kukurydzy, zdaje się. Ale widzę, że tu już nie ma czego się dokopywać, a tam jest piękna, zielona, cudna trawa. Więc co, która odważna wyskoczy z tego stada i dostanie się na tą zieloną trawę szczęśliwa, tak jest pełno psów dookoła, które atakują tą owcę i to naprawdę nieciekawie i z powrotem wracaj do stada. Może to mieć jakieś znaczenie na ten czas, ale ludzie coraz częściej będą się właśnie wypowiadać, co myślą i zachowywać się tak, że ze tłumem, do którego już czują, że nie przynależą, zechcą wyjść. Także będą konsekwencje, gdy wedrze się ktoś na obce kraje czy do innych krajów. Więc od pewnych rzeczy odchodzimy, pewne rzeczy, więc bardziej to wygląda, wiecie, że pilnujemy się własnego podwórka tak naprawdę. To jest to, co głównie oznacza. A więc na przykład jeszcze dodatkowo, czego się spodziewać? Bardziej naukowego podejścia do rzeczywistości. Więc nie tylko, że ktoś coś powiedział i to jest wszystko i nagle cały świat się zamyka,
zamyka za sobą drzwi, tylko będziemy bardziej dochodzić, dlaczego jest jak jest. Proszę mi to udowodnić, proszę to pokazać. Czy to ma dla mnie sens? Zadajemy pytania, jesteśmy ciekawi prawdy. Jak Budda kiedyś powiedział, wątp we wszystko, czyli wątpi, wątp we wszystko, by znaleźć swoje własne światło. Pięknie. Zadawaj pytania. Interesuj się. Szukaj własnej prawdy. Więc szukaj faktów, informacji, żeby odnaleźć siebie i swoją własną prawdę. Co jest twoją prawdą? W co ty wierzysz? Zamiast powtarzać coś jak papuga. Będziemy uczyć się bardziej tego, co praktyczne, co ma sens, a nie tylko po to, żeby się nauczyć i powiedzieć, mam 30 dyplomów na ścianach, ale tak naprawdę dogłębnie niczego nie znam. Okay? Być bliżej rodzeństwa, bo to jest tak, że bliźnięta to oznacza i rodzeństwo, kuzynów, sąsiadów, współpracowników bardziej niż odległych, w innych krajach, w innych rzeczywistościach, kulturach, ludzie, którzy kompletnie wierzą w co innego. Raczej będziemy szukać tego, co na naszym podwórku, tego, co ma dla nas sens i tego, co jest pod ręką, a nie gdzieś tam. Okay? Krótkodystansowe podróże będą o wiele bardziej interesujące i ciekawe niż te dalekie. Ja, wiecie, czyli takie egzotyczne kraje, no raczej nie, te moje Hawaje mogą być mniej odwiedzane. Może być bardziej tam, gdzie mieszkamy. Zrobić piękny ogródek, upiększyć swój dom. Spotykać się na przykład z sąsiadami, czy z rodzeństwem na jakieś kolacyjki, święta i tak dalej. Bardziej wizyta do parków, nad wodę, do lasu, niż znowu gdzieś do Egiptu i tak dalej. A więc nic dziwnego, że mną tak już mocno potrząsnęło ze 2 tygodnie temu, że nic, tylko ja muszę mieć ogródek. Mam balkon, będzie świetny ogródek, to gwarantowane. To gwarantowane. Dlaczego? Kochani, ostatnim razem dokładnie była ta sama sytuacja. Węzeł północny w Bliźniętach, a południowy w Strzelcu. Od października 2001 roku do kwietnia 2003. Więc gdzie tam byliście, to może zapowiedzieć, gdzie będziecie szli w tym czasie. Ja wyszłam za mąż, miałam nowy dom, cudny, piękny ogród, gdzie sadziłam przez lata, zaczynając od 2001, sadziłam tysiące kwiatów. Miałam przepiękny basen i kwiaty doniczkowe, i warzywa, i nawet figi w donicy. No naprawdę wyglądało to przepięknie. Ja dekorowałam dom. Nawet na zewnątrz dekorowałam. Ja poszłam, skończyłam szkołę, zdobyłam certyfikat w ekspresowym czasie, ponieważ kocham upiększać. Z byle czego zrobić coś pięknego. Więc już teraz zapowiada, nic dziwnego, że ja chcę ten ogród i ja chcę coś robić takiego, choćby nawet dodatkowo zawodowo, profesjonalnie, żeby te domy upiększać. Czy mieszkania, wprowadzać dobrą atmosferę, uzdrawiać. Bo to wszystko, i kolor, i to, czym się otaczamy, także uzdrawia. Więc ja już widzę, że ja mogę w tę stronę także pójść. Następnie, wcześniej, ta sama energia, i może pamiętacie, co było, w sierpniu, od sierpnia 1964 roku do lutego 1966, a jeszcze wcześniej, od grudnia 1945 roku do sierpnia 1947. Teraz, jak już widzicie, 18,5 roku, to się właśnie w takim czasie, co wracamy do tych samych znaków, ale teraz. Co tak dla nas praktycznie to oznacza? Pokrótce. W
tym czasie uwalniamy się od włóczęgostwa po świecie. Czyli jestem tu, jestem tam, nie mogę znaleźć sobie miejsca. Skupiamy się, uwalniamy się od tego, żeby tylko myśleć o przeszłości. Oj, co to by było, gdyby było. Tak, a wtedy to było tak pięknie. Od tego odchodzimy. Od tego. I to może nie być łatwe, bo już wiecie, co powiedziałam na początku. Uwolnienie się od przeszłości, od tego, jak się zawsze myślało, od tej karmy, nie jest łatwe. Następnie od tego, żeby wiedzieć, uczyć się na różne tematy, ale tak naprawdę nic konkretnie nie wiedzieć. To też już nie. Chwytać się wszystkiego, ale pobieżnie. W co się zanurzamy, w co dobrze jest pójść. Aktywność w najbliższym środowisku, a więc w swoim otoczeniu. Moc teraźniejszości, czyli nie siedzimy w przeszłości i wspominamy, jak to było pięknie i co nie wyszło i wyszło i tym się zamartwiamy. Żyjemy teraz, bo tylko to, co jest teraz, naprawdę istnieje. Nie martwimy się przeszłością, przeszło minęło, nie zamartwiamy się na przyszłość. Co robisz teraz? Bo możesz uzdrowić swoją przeszłość, a także każde twoje słowo, każde twoje postanowienie, każdy twój czyn kreuje już przyszłość. Na tym polega kreowanie rzeczywistości. To, co teraz robisz, to, co teraz mówisz, to, co postanawiasz teraz, każdy jeden kroczek tworzy twoją przyszłość. Więc trzeba być uważnym, co się robi. Następnie zabawa i przyjemność, bo bliźnięta to jak motyle ja nazywam. I tu poleci i tam, a na wieczór sobie siada na kanapie wygodnie i cieszy się, że to i tamto się wydarzyło. Jest piękna, optymistyczna, lekka, zabawna energia. Naprawdę. Ktoś, kto zna bliźniaki, to o tym wie. Te bliźniaki pozytywne, okay? Bo są i inne, jakieś dogmatyczne, od dogmy odchodzimy. Komunikacja, nie wszystko naraz, tylko za jednym razem. Rozmawiamy na ten temat, omawiamy to lub co innego i wchodzimy w to głęboko, logicznie, intelektualnie, o czym mówimy, co jest istotne i bardzo klarownie, czysto. Więc nad tym właśnie trzeba będzie pracować. Teraz, kto ma naturalnie węzeł północny w bliźniętach i węzeł południowy w strzelcu? No bo te osoby to tutaj przejdą mały egzamin, czy są na właściwej drodze. Konkretne daty urodzin podam. Będziecie wiedzieć, czy to was dotyczy najbardziej. Od 14 grudnia 1945 roku do 2 sierpnia 1947 roku. Urodzeni między 26 sierpnia 1964 do 19 lutego 1966. Urodzeni od 17 marca 1983 do 11 września 1984. Urodzeni od 14 października 2001 do 14 kwietnia 2003. No i wreszcie, co już teraz się będzie działo od 5-6 2020 w tym roku do 18 stycznia 2022 rodzące się dzieci. A więc tutaj trzeba będzie zweryfikować, gdzie kochani jesteście, czy spełniacie swoje przeznaczenie, czy jesteście na właściwej drodze do tej pory i w razie czego korygacja, skorygowanie rzeczywistości. Teraz na sam koniec ja zapowiedziałam, że
powiem coś związane z Facebook Messenger, ale i ze wszystkimi innymi randkowymi i na internecie sprawami. Otóż dzisiaj, i nie może być przypadek, bo jak ja mam coś robić, to przypadku nie ma, ktoś coś powinien usłyszeć, żeby nie wpaść w pułapkę. Ja już o randkowaniu na Facebook Messenger to już nagrywałam całe filmiki. Ale akurat dzisiaj była pokazana kobieta, gdzieś była na jakimś randkowym portalu i jest słynne oszustwo Nigeryjczyków, no z Nigerii. Oni są, czy to jest ten czy inny kraj, ale to właśnie oni, którzy są tak przebiegli, tak cwani, przechodzi ludzkie pojęcie. Więc miłosne gry i zawody. Aha. 10 milionów miesięcznie ludzie tracą przez tych oszustów. I to nie dotyczy tylko kobiet. Dotyczy także, słuchajcie, mężczyzn. Dotyczy mężczyzn też. Z czego to powstaje? Z odczuwania samotności. A teraz jesteśmy pozamykani, to tym bardziej łatwo dać się nabrać. Jak to wygląda pokrótce? To siedzi ktoś samotny w domu. I mówi, jak to fajnie by było mieć kogoś. Więc idzie na te randkowe portale. Nawiązuje kontakt, ale zauważyłam, że nikt nie chce, tak jak ta jedna kobieta była pokazana, wybierała najprzystojniejszych, młodszych dużo od siebie. Taki Fabio, klatka piersiowa rozbudowana. No wiecie, lepiej niż ten książę na rumaku. No i pisze do niego, sprawdza jego bio, jak to wygląda, opis, co on podaje o sobie. Oczywiście, nie tylko, że jest piękny, przystojny, to jeszcze napisał wszystko to, co kobieta chce usłyszeć. A kobieta zakochuje się uszami. Oj, ja będę cię nosił na rękach, obsypywał kwiatami. Ja cię uszanuję, jak nikt inny. No wiecie, już samych tych opisów, co on pisze o sobie i co on ma do zaoferowania kobiecie, to my mówimy, że jeżeli coś brzmi za dobrze, to na pewno nie jest prawdą. No i oczywiście dokładnie tak tutaj było. I po pobycie bardzo krótkim, no bo rozmawiał z nią słodko, dopóki nie oddała mu pieniędzy i się nie zapożyczyła. Oddała mu wszystkie oszczędności życia, 90 tysięcy dolarów, plus, mówi, te koszty rozmów telefonicznych były drogie. Widzicie, nigdy go nie widziała. Widziała tylko ze zdjęcia, jak on wygląda. Rozmawiała telefonicznie i przez to jeszcze tam jest dług na 15 tysięcy dolarów. Więc mało tego, że dała 90 tysięcy. Wszystko, co zaoszczędziła w życiu, ale jeszcze ma dług 15 tysięcy i za te rozmowy. 53-letnia kobieta. Samotna po rozwodzie i tak dalej. Wiecie, nawet nie można... No nie można tu jej nawet krytykować. Ta samotność potrafi zrobić swoje. Ale wiecie, w co ja nie mogę uwierzyć? Bo i mężczyźni się właśnie, jak te muchy wpadające w sieci pajęcze, dzieje się to samo. Są dwie czerwone flagi dla mnie od razu na dzień dobry. I ja to zawsze swoim znajomym mówię. Po pierwsze, jeżeli nie chce się pokazać na Skype'ie, FaceTime czy gdziekolwiek, że ty widzisz, z kim naprawdę rozmawiasz. No bo jeżeli
nie widzisz, to nie wiesz, czy to zdjęcie tego Fabia, tego przystojnego, to jest faktycznie on. I to by się wydawało takie oczywiste. A wiele kobiet, szczególnie tych samotnych, wpada od razu w tę pierwszą sieć. O, on taki przystojny i on tak słodko do mnie mówi. Tak my się rozumiemy. Jesteśmy na tej samej fali. I nawet nie zapyta o to, żeby faktycznie zobaczyć tę osobę. Druga czerwona flaga, jeżeli kiedykolwiek poprosi o pieniądze, o przysługę, która może kobietę czy mężczyznę kosztować. Przyślij mi bilet, to się zobaczymy. A wiesz co, jestem gotowy się czy gotowa przeprowadzić dla ciebie, ale potrzeba mi tyle i tyle pieniędzy. To już jest dziękuję, do widzenia, nie ma o czym mówić. Teraz, ja bym zaczęła od tego zdjęcia, ja osobiście, czy jestem kobietą czy mężczyzną, ponieważ, i to zaczęłabym od razu za pierwszym razem. Po co? Bo ta kobieta, o której ja wam tu mówiłam, co straciła tyle pieniędzy, ona się zakochała, ona płacze dzień dnia. On ją w sobie rozkochał. Ona tyle dobrego słyszała, on taki piękny. A teraz i płaciła, dawała. Przestała dawać, nie chciał jej więcej znać, no bo to był oszust. To było szachrajstwo. Jeszcze płakać przez takiego? No, należałoby nad swoim losem popłakać. Ale wiecie, co zrobiła? Tylko przestała płakać nad tym, od razu wskoczyła na portal randkowy i już zaczęła rozmawiać z następnym. Ja, szczerze mówiąc, bym powiedziała, że on jeszcze jest nawet bardziej przystojny. Może był bardziej w moim typie. Tak jak wyglądał, bo już na takiego dojrzałego mnie żadny Fabio, tylko mężczyzna dojrzały, elegancki, w garniturze, w koszuli, pięknie ostrzeżony, klasa. Ona teraz z nim zaczyna pisać. No i zrobiono, słuchajcie, obławę na tych Nigeryjczyków w Malezji, zdaje się, gdzieś tam. I okazało się, że to wszystko są młodzi, naprawdę młodzi ludzie. Koło 20-25 albo i mniej niektórzy. Po prostu banda oszustów z Nigerii. Teraz mężczyzna sobie myśli, ja piszę, o jakie zdjęcie jest pięknej młodej kobiety. A to jest dalej Nigeryjczyk. Z Nigerii. Lub z innego państwa. To jest ta banda oszustów. Okay? I znowu, jak komu cokolwiek dać, grosza, czy w ogóle chcieć się dopuścić do tego, żeby zaangażować się uczuciowo, nie wiedząc, kto to naprawdę jest. No to zawsze przechodzi moje... Następna rzecz, co zauważyłam, co jest też ciekawe, że wszyscy pokazani mężczyźni w starszym wieku i kobiety, też na ogół takie po 50, nie są gwiazdami filmowymi, nie obrażając nikogo. Daleko od Hollywoodu. Ale wyszukują samych książąt na białych rumakach. Czy to nie jest ciekawe? No ale wiecie, to jest karma. Karma zadać się z profesjonalnymi oszustami i oddać dobrowolnie. Nikt nie kradnie, oddać dobrowolnie wszystkie swoje oszczędności. Ok? Więc to jest lekcja. No właśnie, bo do tanga trzeba dwojga. Tak sobie tu napisałam, bo do tanga trzeba dwojga. Trzeba, żeby osoba starała się i druga, żeby dała się wykorzystać. I jeszcze wybierają dużo młodszych i kobiety i mężczyźni, młodszych, przystojnych, albo Fabio, albo gwiazda hollywoodzka. No kompletnie odlot, ja bym powiedziała. Więc ta energia, kiedy ten teraz, wiecie, będzie węzeł północny w bliźniętach, będzie dużo komunikacji. A że ludzie siedzą dalej pozamykani, czy potracą pracę, biznesy i kto tam jeszcze wie, co się będzie działo, będziemy bardziej pracować z domu być może.
właśnie używając internetu, komputera, będzie więcej takich sytuacji, bo oszuści doskonale wiedzą, co się dzieje. Aha, więcej samotnych ludzi. A więc jest super sytuacja, żeby kogoś wykorzystać, okraść i zostawić z niczym. Wenus się jeszcze będzie cofała. Wenus się cofa od 13 maja do 25 czerwca 2020. Uważać, uważać, kochani, bo będzie padało wiele pięknych słówek. Będzie także, będą ludzie powracający z przeszłości. Znowu, piękne słówka, czy dla mężczyzny, bo mężczyźni zakochują się oczami, piękne oczy, rzęsy, cudna twarz, to jeszcze za mało. O czym wy, którzy mnie oglądacie i jesteście do mnie zasubskrybowani, to oczywiście, że już o tym wiecie. To są stare lekcje, ale warte przypomnienia, a może potrzebujecie komuś podać ten filmik, podzielić się, żeby właśnie ktoś, słuchajcie, nie wpadł w sidła szachrajów, oszustów. Także z tych pięknych Hawajów ściskam was mocno, przysyłam mocno, przysyłam dużo wspaniałych buziaków, powodzenia i do kolejnego razu.